Jezus mówi, oczywiste jest, że kto kradnie, grzeszy przeciwko miłości. Wystarczy sobie przypomnieć, że nie wolno czynić drugiemu, co sobie nie miłe. Wystarczy miłować drugiego jak siebie samego. Nie odbiera się drugiemu tego, co do niego należy, czy to oszustwem, czy gwałtem. Wystarczy o tym pamiętać, aby nie grzeszyć przeciw miłości. Grzeszy przeciwko niej ten, kto kradnie towary, pieniądze lub stanowiska pracy. Iluż kradzieży dokonujecie, odbierając miejsce pracy przyjaciela lub wynalazek kolegi. Jesteście wówczas złodziejami, po trzykroć złodziejami bardziej niż gdybyście ukradli mu portfel lub klejnot, gdyż można bez nich żyć, ale bez wynagrodzenia się umiera, a wraz z poszkodowanym umiera z głodu jego rodzina. Jezus mówi. Dałem wam dar mowy jako znak waszego wywyższenia ponad zwierzętami. Powinniście mnie kochać za ten dar. Ale czy mnie kochacie za tego niebieskiego daru, kiedy robicie z niego broń dla zrujnowania waszego bliźniego dzięki krzewoprześlaństwu? Świadcząc kłamstwa, nie kochacie. Ani mnie, ani bliźniego. Nawet go nienawidzicie. Czy nie zauważyliście, że mowa zabija nie tylko ciało, ale też czyjąś renomę? Kto zabija nienawidzi, kto nienawidzi nie może kochać? Jezus mówi. Pożądanie nie jest miłością, jest antymiłością. Kto nieumiarkowanie pożąda cudze mienie jest zazdrośnikiem i nie kocha? Zadowalajcie się tym, co macie. Pomyślcie, że pod pozorem radości często znajdują się cierpienia widziane przez Boga i zaoszczędzane Wam, którzy pozornie wyglądacie na mniej szczęśliwych od tych, którym zazdrościcie. Jeśli obiektem Waszego pożądania jest cudza żona lub cudzy mąż, wiedzcie, że do grzechu pożądania dokładacie grzechy rozwiązłości i cudzołóstwa. Popełniacie więc potrójne wykroczenie przeciwko miłości Boga i bliźniego. Sami możecie stwierdzić, że pogwałcenie dekalogu jest pogwałceniem miłości. Rady, których Wam udzieliłem, są pączkami kwiatu miłości. Gwałcąc prawo, gwałcicie miłość. Jest więc oczywiste, że grzech jest pogwałceniem miłości. Trzeba Mu więc wynagrodzić poprzez miłość.